Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na pierwszym wykładzie, który towarzyszy naszemu tak naprawdę Państwu świętu. Mam na myśli nasze studentki i studentów. Mamy też psią chyba uczestniczkę, tego uczestnika, przepraszam, mam psiego uczestnika. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja mam na imię Paweł Pstrokoński. Na co dzień pracuję dwa piętra wyżej, czyli w Katedrze Hodowli Zwierząt, gdzie zajmuję się przedmiotami związanymi z ornitologią, czyli z ptakami, ale głównie z dzikimi ptakami. No jak Państwo widzicie, dzisiaj będę rozpalał naszą wyobraźnię i fantazję związane chyba z tematem, który, no raczej po pierwsze dotyczy nas wszystkich, bo gdyby nie to, to by nas tutaj po prostu nie było. Poza tym te cztery litery zawsze rozpalają naszą wyobraźnię i ludzie się zastanawiają, co za tym się kryje. Więc chciałbym pokrótce oczywiście Państwu powiedzieć, bo nie da się wszystkiego opowiedzieć o sztuce kochania u ptaków na jednym godzinnym wykładzie. Natomiast mam nadzieję, że to jakoś Państwa też zainspiruje. Kto wie, może zaciekawi. Ja też wielu rzeczy się dowiedziałem, chociażby oglądałem kwadrans temu pseudopenisy strusi. I też będę o tym opowiadał, ale uważam, że jest to rzecz ciekawa. Na zdjęciu macie Państwo grzywacze, no ale zanim dojdzie do tego, co jest kluczowe w procesie rozwoju i ewolucji, czyli powstania nowego pokolenia organizmów, to musi się wiele po drodze zadziać. To może jest nietrafione, ponieważ są to pisklęta modraszki, ale bardziej chodziło o to, żeby zobrazować Państwu, że od tego pocałunku, który w świecie ptaków występuje i szczególnie właśnie u gołębi, które przekazują sobie tak zwane ptasie mleczko, czyli wydzielinę ze swojego wola i pełni to najprawdopodobniej taką samą funkcję jak u nas, czyli cementuje związek, no to zanim dojdziemy do takich kluseczek, które znajdują się w gnieździe, musi naprawdę zajść no, bardzo dużo zdarzeń po drodze. Jak szykowałem się do tej prezentacji, to zacząłem się zastanawiać i myślę, że bardzo ważny jest tutaj też ten wątek seksualności ludzkiej, bo jakby nie było, no to jesteśmy też gatunkiem, który niedawno osiągnął liczbę 8 miliardów. No i seks jest dosyć, jakby nie było, kluczowy również dla naszego gatunku. Ale chciałem bardziej powiedzieć o patologii, która rządzi naszymi zachowaniami seksualnymi. Nie wiem, czy ktoś z obecnych rozpoznaje tę panią, która tutaj jest. Może młodsze pokolenie kiwa, że zna, starsi mają chyba pracę domową do odrobienia. Nie żeby to była jakaś kluczowa osoba, która, nie wiem, jest Barackiem Obamą i kreuje politykę, natomiast postać, którą Państwo widzicie, to jest Sasha Gray. Jest ona zamieszczona na grafice przedstawiającej grę Cyberpunk. Jest to jeden z większych sukcesów polskiego studia produkcyjnego CD Projekt i to będzie twarz tego dodatku. Część główną reklamował Keanu Reeves, natomiast teraz postacią będzie Sasha Gray. No i kim jest Sasha Gray? Młodsi wiedzą, się uśmiechali i kiwali. Jest to znana aktorka filmów pornograficznych, która już w nich nie gra, natomiast jest znaną osobą w świecie kultury i jest w tej chwili DJ-ką. Tak się akurat złożyło, że pornografia stała się nieodłącznym elementem naszego życia. Ja tutaj zamieszczam bardzo ciekawy, uważam, utwór mojego rówieśnika Taco Hemingwaya pod tytułem Wychowała nas pornografia. No i to jest taki cytat, który chyba dosyć dobrze uzmysławia nam, że co za tym się tak naprawdę kryje. No oczywiście kierują nami rządze, nad którymi co do zasady powinniśmy mieć kontrolę. No i on tam rymuje między innymi też o tym, że jak obejrzysz Matrixa, no to nie skaczesz z budynków. No jak oglądasz filmy pornograficzne, to nie znaczy, że to się wydarzy. To są filmy, które są kreowane. No i uważam, że ten czterowers tutaj bardzo dobrze oddaje istotę tego, że tak naprawdę chodzi o zbliżenie, chodzi o miłość względem drugiej osoby. Powiem szczerze, że dane dotyczące pornografii w sieci są dosyć przerażające. 12% stron
pornograficznych w internecie, czyli 25 milionów, to są strony poświęcone pornografii i jest to najwięcej stron w internecie. Coś, co mnie bardzo zaniepokoiło i dosyć dużo się teraz o tym mówi, czyli wiek inicjacji dzieci. American Psychology Association wykonała ankietę i okazało się, że średni wiek osób, które mają styczność z pornografią, to jest 13 lat. To są dzieci, które chodzą w Ameryce, tak. To są dzieci, które w odpowiedniku u nas w polskim systemie chodziłyby do starej pierwszej klasy, czyli siódmej klasy obecnej. Najmłodszy uczestnik badania, który miał styczność z pornografią online, miał 5 lat. No i nie jest to dobre zjawisko. Każdej sekundy 29 tysięcy osób ogląda porno w internecie. No i ocenia się, że biznes pornograficzny jest wart więcej niż 3 ligi sportowe amerykańskie razem wzięte i jego wartość ocenia się na 22 miliardy polskich złotych. Kluczowe w tym moim wywodzie, w tym wstępie, może przy długim, jest to, żebyśmy właśnie mieli świadomość, to co wiele osób podkreśla, że jest to film, czyli to nie dzieje się naprawdę i życie erotyczne ludzi wcale tak nie wygląda. Natomiast bez wątpienia ogromnym problemem jest to, że pornografia jest dostępna w internecie i okazuje się, że zaledwie 5% stron wymaga weryfikacji wieku użytkownika, czyli 95% z tych 25 milionów możemy każdy z nas, nawet niepełnoletni użytkownik, który ma w tej chwili internet, jest wszędzie, tak, jest w naszych telefonach, może po nią sięgnąć. No ale chciałbym ten przydługi wstęp skończyć filmikiem, który bawi mnie do tej pory i zawsze jak mam gorszy nastrój, to sobie go puszczam. Happiness. What? Jeszcze może od początku, bo... Happiness. Okej, okay, czyli mama czy ciocia, jakaś kobieta prosi chłopca, żeby powiedział happiness, czyli szczęście, a on z bardzo poważną miną mówi wesoły penis, czyli happy penis. I ten filmik mnie niezmiernie bawi. No i przechodzimy teraz do clou naszego wykładu, czyli do seksu ptaków. Ptaki, podobnie tak jak my, są organizmami rozdzielnopłciowymi, czyli występują zarówno samce, jak i samice. Nie zawsze możemy dostrzec ten dymorfizm płciowy, czyli różnice pomiędzy osobnikami żeńskimi i męskimi. Tutaj akurat u wróbla, który został in flagranti uchwycony, jesteśmy w stanie powiedzieć, który to jest pan, a która to jest pani. Natomiast w świecie ptaków nie jest to takie oczywiste. Tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o rozkład chromosomów u nas, czyli mam na myśli gatunek ludzki, w ogóle u ssaków, może najoględniej ujmując. I kluczowe jest to, że to plemnik, czyli męska komórka, męska gameta, komórka rozrodcza jest tym, który decyduje o płci potomstwa. Natomiast u ptaków jest zgoła inaczej, czyli to komórka jajowa produkowana przez samicę jest tą, która decyduje o tym, jaką dziecko będzie miało płeć, czyli panowie są płcią, homogametyczną, natomiast panie są heterogametyczne. No i to jest właśnie ta różnica, o której państwu powiedziałem, czyli to komórka jajowa w świecie ptaków będzie decydowała o tym, jaka jest płeć dziecka i też nie bez przyczyny zamieszczone są symbole. To są symbole, które reprezentują nasze chromosomy, natomiast ptasie chromosomy co do zasady chromosomy męskie to są 2Z, a chromosomy żeńskie to jest Z i W. Teraz chciałbym przejść dalej i pokazać państwu przykłady tego, jak wygląda proces dobierania się w pary i tak naprawdę od strony ekologa, którym jestem, nie należy zadać sobie pytania czy, ale bardziej czym się różnimy, bo czy się różnimy, w mojej ocenie niewiele, bo okazuje się, że te
zaraz Państwo się przekonacie, zabiegi, które są stosowane przez ptaki w ich życiu erotycznym, nie za wiele się różnią od tego, co dzieje się w naszym życiu. Musimy też pamiętać o tym, że to jest ogromny wydatek energetyczny. Zaloty trwają tylko przez jakiś określony moment w roku, ale trzeba się do nich przygotować. Trzeba przypomnieć sobie melodię, trzeba zmienić pióra, trzeba nabrać tężyzny fizycznej. Jest to ogromna ilość energii, jaką zwierzę musi wygenerować, żeby móc wytworzyć potomstwo. To jest w ogóle jedno z moich ulubionych zdjęć Hani Żelichowskiej, właśnie dwójka gawronów, która przygląda się sobie. Oczywiście w taki, patrząc na fotografię, dopowiadamy sobie, ale być może z takiego emocjonalnego punktu jednak coś za tym spojrzeniem stoi. Ja bardzo lubię to zdjęcie. No właśnie, no i w naszym życiu erotycznym taką podstawą jest randka, tak? Czyli umawiamy się, w tej chwili właśnie przy użyciu internetu możemy korzystać z portali randkowych, spotykamy naszą miłość właśnie w murach uczelni, podczas dodatkowych zajęć z języka angielskiego. No i to jest taka w zasadzie taki najprostszy przykład, przepraszam, najczęściej też myślę spotykany, kiedy poznajemy naszą miłość, spotykamy się regularnie, przekonujemy się o tym, że to jest osoba, którą kochamy i chcemy z nią co do zasady spędzić resztę życia. Tutaj chciałem to zilustrować przykładem muzycznym. Zachęcam do tego, żeby przesłuchać sobie piosenkę tego pana, czyli Snoop Doggy Dogga, pod tytułem Sexual Seduction, czyli taka uwodzenie seksualne. To ma być zobrazowanie tego, co mówię. A do tego drugiego klipu może wrócę później, jak będę Państwu opowiadał o pseudopenisach. Po pierwsze, ptaki rywalizują na tokowiskach i niewiele to się różni od pojedynków na tak zwaną solówkę, czyli ptaki wychodzą na miejsca, w których mogą się zaprezentować, tak jak cietrzewie, rywalizują ze sobą na różne sposoby. Będę Państwu pokazywał przykłady, gdzie ptaki współpracują, chociaż tylko jeden z nich będzie tym, który przekaże swoje geny, ale może też dochodzić do bezpośrednich konfrontacji, tak jak właśnie u kuraków, które bezpośrednio walczą. Samice są gdzieś z boku tokowiska, obserwują poczynania panów, no i zwycięzca co do zasady bierze wszystko i u kuraków akurat jest tak, że tylko samica zajmuje się odchowaniem potomstwa, natomiast panowie będą zapładniali kolejne samice, rywalizować będą o pozycję na takim tokowisku. Ale jest bardzo ciekawe zjawisko. Ja z nim po raz pierwszy spotkałem się, jak czytałem książkę w ogóle o seksie zwierząt. I tam był podany przykład tego zjawiska u ryb. Podejrzewam, że to jest dosyć powszechne zjawisko w świecie kręgowców. Mianowicie istnieje coś takiego jak samce satelitarne i samce podobne do samic. Tutaj macie Państwo zacytowaną pracę dotyczącą akurat batalionów, u których dosyć dobrze jest to przebadane, czyli mamy takie osobniki, które mają przepiękną kryzę i troszeczkę jak u cietrzewi jest, właśnie panowie rywalizują na tokowiskach, zapładniają samice, to z reguły odbywa się jeszcze w trakcie przelotów, kiedy ptaki się zatrzymują, na przykład u nas w Polsce, więc samice po doleceniu na północ od razu biorą się za składanie jajek i samodzielnie opiekują się potomstwem. No i mamy samce satelitarne. To można by było troszeczkę nazwać takimi cwaniakami, mówiąc kolokwialnie, czyli jest grupa ptaków, które są schowane razem z samicami. No i zanim ta samica dotrze do tego tokowiska, no to on ją dopada i zapładnie. Ale myślę, czymś, co jest chyba najbardziej ciekawe, jest to, że 1% batalionów upodabnia się do pań, czyli stoją sobie razem z nimi w tym okręgu. Ci panowie tam intensywnie walczą na tej arenie, oni tylko się rozglądają, no i jak nadarzy się okazja, to korzystają. Badania wykazały, że jest to zarówno upierzenie, jak zachowanie jest przekazywane genami, w formie pakietu genowego, po prostu dostajesz to ode mnie i wiem, że mój syn będzie na przykład tym samcem podobnym do samicy. Czyli oni wyglądają identycznie, zachowują się jak samice, natomiast są co do zasady samcami, korzystają po prostu z okazji.
Będę też o tym króciutko mówił. Walka raczej nie jest dobrze widziana w ogóle w świecie przyrody, ponieważ co może się takiego wydarzyć? Świetnie. No już pojechaliśmy po najgrubszym przykładzie, czyli osobnik umarł, czyli nie może przekazać swoich genów, ale może ulec kontuzji, tak? I wypada w danym sezonie lęgowym, więc co do zasady ptaki unikają takich bezpośrednich konfrontacji, ponieważ mogą one prowadzić po prostu do kontuzji i uniemożliwić rozmnażanie się. Drugim przykładem jest, można prezentować się na scenie, no chyba taki najsławniejszy przykład z historii, z literatury, czyli Romeo i Julia, Serenady pod oknem. Być może ktoś z nas miał okazję wysłuchać takich prezentacji pod balkonem, pod akademikiem, na przykład na gitarze albo a cappella. Tutaj macie przykład Lirogona Wspaniałego z Australii. To jest film nagrany przez ekipę, przepraszam bardzo, to nie to. Dobrze, to wyłączymy może dźwięk i ja po prostu do tego wrócę, bo też nie ma sensu, żebyśmy tracili czas. Za chwilę Państwu pokażę ten filmik. Wręczać podarunki. No to chyba taka, można powiedzieć, rzecz oczywista. Już jesteśmy na tej randce. Kochanie, jak pięknie wyglądasz, to róża dla ciebie. O matko, wolę goździki. Nie wiem, kupiłem ci kolczyki, są srebrne, wolę złote. To też nie jest na początku proste, bo musimy się oczywiście poznać. Na tym też polega piękno budowania relacji, ale podobnie jest w świecie ptaków. No on jej nie przyniesie nowego iPhone'a, ale może jej przynieść pyszne, tłuste bezkręgowce. I ona się tym napycha. A napycha się dlatego, bo musi wyprodukować jajka, a to jest też ogromny koszt. Dla takiej modraszki u niej masa zniesienia bardzo często przekracza w ogóle masę samego stworzenia. Wyobraźmy sobie teraz, że pstrokoński produkuje jajko o masie 100 kg. No to byłby ogromny wysiłek. Oczywiście po pierwsze trzeba sobie to wyobrazić, to już samo w sobie kosztuje nas dużo energii, ale myślę, że rozumieją Państwo, że złożenie każdego takiego jajeczka to jest koszt, który samica musi ponieść. Takie rzeczy dzieją się u modraszek, u rybitw, u mew, u jemiołuszek. One mają różną postać, to mogą być owoce, to mogą być ryby. Co do zasady przez żołądek do serca, co myślę, że też w świecie ludzkim jest nam dosyć dobrze znane. Teraz pokażę Państwu dwa bardzo ciekawe przypadki grupy ptaków, które nazywają się manakiny. Spora część tej prezentacji to są przykłady ze świata, którego część z Państwa może jeszcze nie widziała, mam nadzieję, że zobaczy. Sam w Ameryce Środkowej jeszcze nie byłem. Modrogrzbiecik długosterny, którego Państwo widzicie, ma bardzo ciekawy schemat działania, mianowicie panowie współpracują ze sobą. Jest ich dwóch, a czasami trzech. Natomiast ten jeden albo dwóch pracuje na sukces tego drugiego. Najczęściej, i to jest też odpowiedź, zobaczycie na tym klipie, one mają obrączki, więc wiemy, skąd te ptaki się wzięły, one najczęściej są ze sobą spokrewnione. Jaki byłby interes w tym, żebym pomagał mojemu koledze, z którym genetycznie nie jestem w żaden sposób związany, no ja tam będę się zalecał, a to on skorzysta. No sens jest żaden, tak? Głupi nie jestem. Więc ta grupa kooperuje ze sobą, panowie tańczą, no a skorzysta tylko jeden. No i to jest w ogóle też, o właśnie, włączył nam się, to zaraz Państwu pokażę Lirogona. Tu będzie najpierw przykład tego manakina właśnie. Czyli po lewej macie Państwo samicę oliwkowo-zieloną, no i mamy dwójkę panów, którzy się zalecają. Nie wiem, prawdę powiedziawszy, który z nich jest samcem alfa. O, zmienią chyba żerć. O, ona ich nawołuje. No dobra, chłopaki, drugie podejście. Ja myślę, że w razie czego gdzieś później mogę udostępnić, czy można sobie wpisać właśnie mannequins dancing i obejrzeć sobie, jak one tańczą. Chciałem po prostu Państwu zwizualizować, jak to wygląda.
Panowie oczywiście ćwiczą, mają swoje treningi. No i jeżeli samica się zgodzi, to u większości ptaków wróblowych wygląda w ten sposób, że ona kładzie się praktycznie na ziemi, rozpościera swoje skrzydła, zaczyna nimi drgać i eksponuje swoją kloakę, czyli, przepraszam, wypina swoją pupę. No i to jest sygnał. No i wtedy ten jeden z tych dwóch jest gotowy i mają sukces, tak, reprodukcyjny. Drugi przypadek, który Państwu chciałem pokazać, już otwieram. To jest przykład manakina czerwonogłowego, bodajże nazwa polska brzmi. To jest ptak, który rusza się 15 razy szybciej, niż jest w stanie wychwycić nasze oko. Więc on będzie drgał, natomiast nam się będzie wydawało, że on chodzi, natomiast w zwolnionym tempie widać, że on tymi nóżkami bardzo szybko przebiera, ale to chyba z czego najbardziej słynie, to jest moonwalk wykonywany jak przez nieżyjącego już Michaela Jacksona. To, co jest charakterystyczne też dla... O! No myślę, że nie jeden reprezentant Homo sapiens chciałby móc tak zgrabnie się poruszać. Co do zasady, manakiny mają taką taktykę, że porządkują, czyli przygotowują sobie scenę. Nie może być ani jednej gałązki. Przysiadają na czymś nad tą sceną i czekają. Jak pojawi się w okolicy samica, zaczyna się cały spektakl. No i przy okazji bardzo dużo trzeba też ćwiczyć. Można latać. To jest coś, do czego ptaki zostały stworzone, dlaczego też zawsze nas inspirowały, czyli ta wolność, która przed nimi się rozpościera. Tu akurat prezentuję na przykładzie czajki, która wykonuje bardzo charakterystyczny lot godowy, który macie Państwo tutaj na grafice. Ona też często, nawet w książkach się pisze, że to jest chwiejny, pijany lot, bo ona się tak buja, jakby się miała w powietrzu za chwilę wywrócić. Tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Bardzo charakterystyczny jest lot tokowy krzyka, który beczy i przy pikowaniu, kiedy sterówki, czyli pióra w jego ogonie, dwie skrajne ustawiają się pod kątem prostym względem ciała, mamy opór powietrza i piórka, przepraszam, zaczynają furkać w taki bardzo charakterystyczny sposób, więc lot z pewnością też pełni bardzo ważną funkcję. Na przykład u bielików też, czyli ptaków, które dosyć wcześnie podchodzą do lęgów, bo w Polsce już nawet w połowie lutego można spotkać ptaki, które tokują i toki polegają między innymi na tym, że ptaki się wzbijają, para zaczyna opadać, chwyta się szponami i w locie takim wirującym podczas opadania w ostatniej chwili się rozłącza. Więc bez wątpienia latanie pełni bardzo ważną funkcję. No i coś, co myślę też przed wieloma tutaj z osób obecnych stoi, czyli zbudowanie własnego gniazdka, co w warunkach teraz jest dosyć trudne, biorąc pod uwagę, jakie są ceny mieszkań. Więc co do zasady jest trudno, ale ptaki też nie mają łatwo. Remizy budują takie puchate kulki. To są takie gniazda w formie torebek takich, do których jest wejście. Samiec buduje kilka takich gniazd i to samica dokonuje wyboru, czyli ona robi inspekcję, ogląda te gniazda, mówi, a dwójeczka mi się podoba, no i dochodzi do zbliżenia i samica składa dokładnie w tym gnieździe, które wybrała jajka, a samiec krąży i szuka kolejnej potencjalnej wybranki. Tu jest bardzo ciekawy przykład i w ogóle zachęcam Państwa do tego, żeby obejrzeć sobie film na Netflixie Dancing with Birds, czyli Tańcząc z ptakami, przepiękny godzinny film, który skupia się głównie na ptakach, których nie można u nas spotkać, między innymi na altannikach. To jest taka grupa ptaków, widzicie Państwo, czyli ten ptak buduje taką, ten ptak buduje taką. One budują altany w określonych kształtach. Część z ptaków, szczególnie na przykład Avenue Bower,
ten altanik, one wykorzystują perspektywę, czyli jak układają tę altankę, to z przodu jest więcej kamyczków i tych kamyczków jest coraz mniej, czyli wykorzystują zasadę perspektywy, że jak ta samica wyląduje, to myśli sobie, rany, ale pałac, nie? Bo to się robi się większe. U nas też bardzo często artyści stosują, przekłamują, tak? Czyli starają się wyolbrzymić, że coś jest gigantyczne. Wykorzystywane są różnego rodzaju elementy, owady, płatki. Oczywiście fajną konstrukcję ma kolega, ale ona mi się nie podoba, więc jak jego nie ma, to ja podlecę i mu to zniszczę. A niech sobie marnuje chłopak energię, niech sobie od nowa to buduje, tak? No piękne te kwiatki wybrał, no to jak go nie ma, to ja sobie podrzucę. Więc one wykradają sobie, ale to, co chciałem Państwu pokazać, to przykład tego konkretnego altannika. Film, który Państwu za chwilę pokażę, nie w pełni to oddaje, bo to jest 40-sekundowy fragment. W tym filmie Netflixa on trwa 8 minut. Coś, co mnie urzekło, to po pierwsze jest to jedna z najwyższych konstrukcji budowanych przez ptaki, mianowicie on te patyczki podnosi na metr. Czyli to jest altanka mniej więcej takiej wysokości. Buduje ją nawet 7 lat, upiększa ją i jeżeli są ponabijane właśnie świeże owoce, świeże kwiaty, to jest sygnał dla samicy, że w okolicy jest delikwent, on się kręci. Jak ona się zaciekawi, to za chwilę Państwo zobaczycie i przyleci, to on zaczyna wydawać wszystkie możliwe głosy, jakie tylko słyszał, krzyk dzieci z pobliskiej wioski, alarm samochodowy, dźwięk telefonu komórkowego, wszystko, co się nauczył, to śpiewa, żeby jej zaimponować. No i ona jest pod wrażeniem, więc siada jeszcze bliżej i to jest, uważam, clue tego przepięknego spektaklu, mianowicie oni zaczynają się bawić w berka. I 20 minut tak biegałem wokół tej wieży i kwintesencją jest to, żeby samica mnie nie zauważyła, bo to świadczy o mojej kondycji, bo jestem szybki i cwany. Więc jak ona w prawo, to ja w lewo. To jest przepięknie przedstawione na tym filmie, ale to jest nie wszystko, bo jak po tych 20 minutach skończą się ganiać i ona do niego podejdzie, to zobaczycie Państwo, on ma taki pióropusz i on ten pióropusz tak energicznie jej w dziób rozwija, a ona wtedy podskakuje. No i ostatecznie już jak stwierdzi, no rzeczywiście, no jest przepięknym dżentelmenem, no to pozwoli się zapłodnić, odleci, czyli podobnie tak jak u batalionów. To jest dosyć popularne, też będę teraz mówił o monogamie u ptaków. No właśnie, ale dosyć tego, obejrzyjmy sobie wideo krótkie, to będzie to. Aparat. First up, the songs of forest birds. Moving on to other sounds he's picked up from a nearby village. Like chopping wood. Czyli rąbanie. People talking. Rozmowa ludzi. And most remarkably, children playing. Zabawa dzieci. She's impressed. Jest pod wrażeniem, nieprawda? A final dog bark and it's on to stage two. No i finał, czyli szczeknięcie psa i przechodzimy do etapu drugiego, czyli bieganie w berka. To jest przepięknie pokazane, naprawdę. No, to jest niesamowity spektakl, naprawdę. Nie wiem, tak sobie próbuję, no nie, w sumie jak się było dzieciakiem, to można było się bawić, podrywać dziewczyny właśnie, bawiąc się z nimi w chowanego. To jest właśnie ten film, o którym mówiłem. Można bębnić. Nie każdy ptak jest świetny w śpiewaniu, bo to jest też domena. Jeżeli przychodzi wiosna, to ptaki bardzo intensywnie zaczynają się wokalnie odzywać. Dzięcioły co do zasady bębnią. To są ptaki, które są terytorialne przez cały sezon. Para trzyma się razem i bardzo intensywnie pilnuje terenu, który zajmuje, a pilnuje go w ten sposób, że oprócz tego, że walczą, co się akurat u dzięciołów zdarza, to bębnią i bębnienie jest takim sygnałem, że dany teren jest zajęty. Oprócz tego dzięcioły charakteryzują się czymś, co się nazywa szczekaniem.
Zaraz Państwo się przekonacie, jak one się odzywają. To jest tak zwany śpiew suchy i innym przykładem śpiewu suchego jest na przykład klekot bocianów. Bocian też jest tak werbalnie dosyć kiepskim ptakiem, natomiast bardzo pięknie klekocze i po tym rozpoznajemy bociana, więc posłuchajmy sobie teraz dzięcioła. Ten dźwięk nazywa się inaczej werblem, czyli można bębnić albo werblić, werblować, przepraszam. No i tutaj dochodzimy do czegoś, o czym można by było oddzielny wykład przeprowadzić, czyli o martwym drewnie, które o ile dla dzięcioła dużego nie jest aż tak istotne, to dla dwóch naszych najrzadszych krajowych dzięciołów, czyli dzięcioła trójpalczastego i białogrzbietego, są kluczowe do przetrwania. Ptaki, dzięcioły wybierają drewno puste, bo się lepiej niesie, dlatego bardzo chętnie siadają na przykład na latarniach blaszanych albo bębnią w dach. I ja już parę razy miałem pytanie od znajomych, co mam zrobić, bo mi dzięcioł przylatuje i mi stuka w dach, a w tej blasze to się po prostu niesie, mam wrażenie, jakby mi w głowę bębnił. Co ciekawe, ja na przykład na zajęciach z dziećmi to robię, możecie Państwo zrobić sobie taki eksperyment, bo dzięcioł jak bębni, to robi przerwę. No na pewno się chłopak albo dziewczyna męczy, bo jest to wymagające, natomiast wytwarza się też bardzo dużo ciepła i tu można zrobić eksperyment, czyli zacząć intensywnie pocierać rękoma. Prawa fizyki, nie da się ich oszukać. Tarcie generuje energię, energia generuje ciepło i po pewnym czasie ręce nas zaczną parzyć, a im się po prostu nagrzewają dzioby, więc żeby im się nie zagotowało białko w mózgu, to muszą przerwać po prostu, tak. No i coś, co jest kluczowe, o czym też można by było oddzielny wykład, czyli śpiew ptaków. Tu znalazłem bardzo ładny cytat, uważam. Prastara jest mowa ptaków i podobnie jak inne prastare mowy jest zwięzła. Bardzo mało zostaje powiedziane, ale głęboki jest przekaz i zrozumienie. Jak pracuję z dziećmi, a szczególnie z przedszkolakami, to zawsze mówię im, że znam chińskie przysłowie, że mamy jeden język i dwoje uszu. Czego mamy więcej? Języków. No nie mamy więcej, mamy jeden, tak? A ile macie uszu? Dwoje. No to czego jest więcej? No uszu. No to co jest ważniejsze? Mówienie czy słuchanie? No i nagle się okazuje, że słuchanie. Pięciolatek jeszcze może nie do końca to załapał, natomiast myślę, że tutaj jest podobnie, czyli ten komunikat wyśpiewany przez ptaki jest zwięzły, ale naprawdę wszyscy wiedzą, o co chodzi. Aj, trochę spaliłem. No właśnie i teraz chciałem powiedzieć, że wiosną jesteśmy zachwyceni. No ja uwielbiam. Zaczyna śpiewać kos i ja już wiem, że zbliża się jesień. Wiosna, przepraszam. Jezu. Oczywiście, że wiosna. Co do zasady, coś, co nas zachwyca, w rzeczywistości wygląda tak i z grubsza chodzi o seks, czyli chata wolna, darmowy seks, bierz mnie, winko i numerek. Ten komunikat, za chwilę Państwo się przekonacie, on ma dwojaką funkcję. On ma zachęcić, ale płeć przeciwną, ale ma też odpędzić, czyli potencjalnych rywali przegonić. Natomiast dla nas jest to przepiękny trel, natomiast w świecie ptaków ten komunikat po prostu oznacza seks. Coś, co jest bardzo ciekawe, mianowicie u człowieka występuje gen FOXP2, który Państwo widzicie, ale występuje on też na przykład u myszy i pozwala im na wokalizowanie, czyli pupiski. I wszystko wskazuje na to, że jedna mutacja w pojedynczym białku sprawia, że jesteśmy w stanie mówić, czyli nasze mięsiste języki, nasze wargi, krtań, którą bardzo dobrze, szczególnie u mężczyzn widać. To wszystko jest tak naprawdę zasługa jednego genu. Mają go też małpy, duża część ssaków, ptaki go mają i między innymi ten gen właśnie u ptaków też jest odpowiedzialny za śpiewanie i być może dlatego są one zdolne do naśladowywania chociażby naszej mowy. Co za chwilę Państwo zobaczycie, bierze się też z tego, jak skonstruowana jest krtań. Ponad połowa z gatunków ptaków, które spotkamy na świecie, zaliczana jest do grupy ptaków śpiewających, czyli może wokalizować. Tu dla przykładu wilga, ptak, którego bardzo trudno jest wiosną wypatrzeć. No i coś, co chyba zawsze, szczególnie osoby, które wchodzą dopiero w świat ptaków, intryguje, mianowicie największym śpiewającym ptakiem jest kruk. Kiepski z niego śpiewak,
bo kracze i jest to raczej taki dźwięk dosyć niemiły dla ucha, raczej zależy co kto lubi. Natomiast co do zasady, jeżeli spojrzymy na systematykę ptaków, to jest to zwierzę, które jest największym reprezentantem grupy ptaków śpiewających. No i dochodzimy do czegoś, co nazywa się syrinx z łaciny. Można to przetłumaczyć jako krtań głosowa albo krtań dolna. My mamy jedną krtań, ptaki mają też krtań dolną, czyli ten syrinx. Czyli mamy przewód głosowy, mamy tchawicę, która dochodzi do krtani właśnie tej dolnej, która ma dwa wejścia do dwóch oskrzeli. Coś, co jest kluczowe, to to, że ptaki posiadają specjalny zestaw mięśni, które są przyczepione do tej chrzęstnej tkanki, które to mięśnie pozwalają im zamykać i otwierać zastawki, które znajdują się w tej krtani melodyjnej. I dzięki temu ptaki są w stanie generować różnego rodzaju tony, a poza tym są w stanie śpiewać zarówno na wdechu, jak i wydechu. My jak mówimy, to kiedy mówimy? Na wydechu, czyli musimy zaczerpnąć powietrze i jesteśmy w stanie mówić. Między innymi dlatego takie ptaki jak na przykład świerszczaki czy brzęczki mogą przez 45 minut trajkotać bez przerwy, tak? Bo tam słychać, jak w zwolnionym tempie się puści, bo robiono badania, okazuje się, że są takie milisekundy przerwy, kiedy one muszą zaczerpnąć powietrze, ale co do zasady jadą po prostu jak automat. No i to być może jest odpowiedź na to, dlaczego niektóre ptaki, jak chociażby gwarki, są w stanie, no, nie mają aparatu, tak? Nie mają takich mięsistych języków, nie mają warg, mają rogowe dzioby, a mimo to są w stanie z nami pogadać. Dlaczego ptaki śpiewają? Kto z Państwa wie? O co? Tak. Raczej dałem, no tak, powiedziałem, że no, szczęśliwe, tak. Co ciekawe, jest badanie, które robiono i okazuje się, że w trakcie śpiewu wydzielają się im endorfiny, więc bardzo możliwe, że to oczywiście pewnie jest mechanizm zaprogramowany na to, żeby to powtarzać, tak jak z kopulowaniem chociażby, czy z przyjemnością typu cukier, czy w ogóle używki, tak, żeby sięgać po to, więc one śpiewają, bo je to dodatkowo nakręca. Natomiast z grubsza dla uproszczenia powody są dwa. Po pierwsze chce obronić swoje terytorium. Tutaj macie Państwo przepięknego samczyka dziwoni. To jest ptak, który podobnie jak wilga przylatuje najpóźniej, bo niektóre z nich mogą nawet w drugiej połowie maja do nas przylecieć, czyli już jeżyki przyleciały, a dziwonie i wilgi dopiero będą dolatywać. Więc wyśpiewuję swoją piosenkę, a gdzieś w okolicy jest mój rywal. Tu nie chciałem też za dużo Państwu, bo można było w ogóle oddzielny wykład o śpiewie ptaków. Co do zasady, ptaki śpiewają w bardzo zbliżonej tonacji. Robiono badania i starano się przeregulować ptaki. Okazywało się, że można ptaka rozregulować. One śpiewają mniej więcej w taki sam sposób, jak śpiewają sąsiedzi. Jak się za bardzo wyróżniasz i jesteś, przepraszam za język, zbyt odjechany, to nie wzbudzi, jesteś, w ogóle samice nie za bardzo wiedzą, jak do ciebie podchodzić. Musisz śpiewać jak sąsiedzi, ale tam dorzuć coś do siebie, jakąś taką fantazyjną pomyłkę wpleć i to przykuje uwagę samicy. Więc ptaki śpiewają, chcą uniknąć konfrontacji. To kosztuje masę energii, ale jak sobie pośpiewam, to jest spora szansa, że przekażę swoje geny. A jakbym się zaczął naparzać, no to jak mi ktoś przetrąci skrzydło albo rozłupie mi czaszkę, no to chyba nie przekażę tych genów, chociaż co ciekawe, rudziki, takie drobne ptaki z rudymi piersiami walczą na śmierć i życie. I pierwszy atak jest zawsze w oko, no, a później się dzieje. Śpiew ptaków jest też metodą obrony, jak zaraz pod koniec wykładu się Państwo przekonacie, przed zdradami, czyli ptaki są rozproszone na większej powierzchni, czyli wygląda to tak, a nie tak. Trudniej jest też w takiej sytuacji o przekazanie jakichś patogenów w postaci, nie wiem, chorób grzybicznych czy wirusowych. No i drapieżnikowi jest trudniej znaleźć, nie? One są tutaj rozproszone na większej powierzchni. Tutaj jakby nam wpadła kuna, chociażby, nie wiem, do kolonii takiej położonej na Łasze, na Wiśle, no to likwiduje od razu wszystko, a zanim znajdzie pojedyncze, dobrze schowane gniazda,
no to musi się rzeczywiście to zwierzę namęczyć. No i druga funkcja to jest wabienie partnerki, coś, co jest kluczowe, czyli ten komunikat płynie dwutorowo, czyli próbowałem sobie wyobrazić jakiś taki przykład, ale ciężko nawet w języku naszym takim mówionym, no nie umiem go sobie wyobrazić, w każdym razie chodzi o to, że z jednej strony on odstrasza, których ma odstraszyć, a z drugiej strony wabi. Tutaj macie Państwo Słowika, czyli jednego z naszych najlepszych i najgłośniejszych śpiewaków. No i w zasadzie jak tak sobie spojrzymy, no to popisy wokalne Eda Sheerana niewiele się różnią od popisów Słowika. Obaj mają rozdziawione paszcze. No i to, do czego zmierzałem, jeżeli chodzi o wysiłek, strzyżyk to jest nasz najmniejszy ptaszek. To jest ptak mniej więcej tej wielkości. Bardzo głośny, w zasadzie w lesie, jeżeli słyszymy śpiew, to najczęściej strzyżyka, bo one bardzo głośno śpiewają. Trochę w myśl zasady mały, ale wariat. No i w trakcie sezonu, drodzy Państwo, to małe stworzenie może nawet 500 000 razy tę samą zwrotkę powtórzyć. Więc to jest ogromny wydatek energetyczny dla takiego organizmu, tylko po to, żeby przywabić samicę. Muszę jeszcze obronić swoje terytorium, muszę się najeść, bo muszę mieć energię, żeby w ogóle to robić. Muszę wyprodukować, za chwilę będę pokazywał przykłady, muszę wyprodukować nasienie, to przecież też pochłania energię. Muszę utrzymać temperaturę swojego ciała, więc to jest naprawdę bardzo długi proces. No i jeżeli samicy spodoba się moja wyśpiewywana piosenka, no to łączą się w pary. Teraz dochodzimy do bardzo takiego ciekawego zjawiska. Ja może od razu przeskoczę. Tak naprawdę to, że nie byliśmy świadomi, że samice w świecie ptaków śpiewają, bierze się z historycznego braku zróżnicowania uczestnictwa w nauce, czyli tak naprawdę tego, że powiedzmy z grubsza po II wojnie światowej, w drugiej połowie XX wieku, kobiety wkroczyły na arenę i kobiety zaczęły robić naukę. Ja podałem tutaj dwa przykłady, myślę, że panią po lewej, no to chyba większość z nas zna. Podwójna noblistka, Polska jej nie chciała, no to wyjechała do Francji. Tam też musiała bardzo dużo walczyć o to, żeby nabyć prawa do bycia naukowczynią. A po prawej, nie wiem, czy znacie państwo Rosalind Franklin, za nią stoi bardzo ciekawa historia związana z DNA. Prawdopodobnie Crick i Watson by nie odkryli, raczej prędzej czy później pewnie by odkryli, nie zrobiliby tego tak szybko, gdyby jej notatek nie ukradli. Tam był spór, to nie do końca jest wyjaśnione, natomiast ona zajmowała się krystalografią i de facto można powiedzieć, że to ona pierwsza odkryła DNA. Pewnie gdyby nawiązali współpracę, a nie rywalizowali, to osiągnęliby to razem. Natomiast w większości podręczników uczymy się, że Crick i Watson odkryli DNA. Tak naprawdę bardzo duża i kluczowa rola była w tym pani Rosalind Franklin, która pośmiertnie tą nagrodą, którą obaj panowie noblowską dostali, także została uhonorowana. Co ciekawe, i właśnie stąd wiemy, że samice śpiewają. Jest praca badawcza z 2019 albo 2020 roku, która pokazuje, że kobiety o wiele częściej wykrywają to, bo patrzą bardziej holistycznie. To jest taki trochę błąd tego, że naukę robili panowie, więc oni wyszli z założenia, że śpiewają tylko samce. Dziękuję bardzo. Prawda objawiona, bo my tak powiedzieliśmy. No i teraz na scenę wchodzą kobiety, które mówią, no tak, ale my w sumie zbadałyśmy i wyszło, że panie też śpiewają. Jest w tej pracy na przykład szacunkowo podane, że 62% gatunków ptaków wróblowych, u 62% gatunków ptaków wróblowych śpiewają też samice. Tu są badania przeprowadzone na dymówkach, to jest ta praca, ale ja znalazłem informacje o pokrzywnicach, pluszczach, szpakach, bogatkach czy rudzikach, o których już tutaj Państwu mówiłem, gdzie zarówno samiec, jak i samica śpiewają. Co do zasady te piosenki są troszeczkę słabsze, troszeczkę bardziej ciche, natomiast panie też bardzo chętnie udzielają się wokalnie. No i z takiego ewolucyjnego punktu widzenia ma to sens, bo też na ten komunikat może przecież ktoś atrakcyjny odpowiedzieć. Ja z tego miejsca zachęcam do przesłuchania podcastu, który 2 lata temu wyprodukowałem z Muzeum Powstania Warszawskiego. Pierwsze 10 odcinków można przesłuchać sobie na Google Podcast, Apple Podcast, na Spotify'u.
to da się znaleźć w internecie, spyta się go na polski, a myślę, że jakoś w okolicach marca będzie drugi sezon i właśnie pracujemy nad kolejnymi 10 odcinkami, więc jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to zachęcam. Teraz przechodzimy do być może kluczowego pytania, chociaż mam wrażenie, że jest jedno, czy ptaki odczuwają przyjemność. Jak one to robią? Ptaki nie są wirtuozami seksu i co do zasady Kama Sutra ogranicza się do jednej pozycji, czyli on wskakuje na nią. Jest to nazywane w języku przyrody pocałunkiem kloakalnym czy kloacznym. Chodzi o to, że te dwa otwory, które są tak naprawdę ujściem układu zarówno moczowego, jak i płciowego, jak i wydalniczego tak naprawdę, stykają się ze sobą. U samców ta kloaka czasami potrafi troszeczkę pod wpływem testosteronu nabrzmieć i się lekko wsunąć, no i dochodzi do wytrysku. O tym będę na samym końcu mówił. Co do zasady, samice mają możliwość sterowania tym zapłodnieniem. To nasienie jest przechowywane w takich kanalikach nasiennych i kiedy wychodzi komórka jajowa z... zgubiłem słowo, wychodzi z jajnika, dziękuję bardzo, to wtedy samica uwalnia te nasienie i dochodzi do zapłodnienia i powstania zarodka. 97% ptaków nie ma penisów. No, trudno sobie wyobrazić takiego wielkiego łabędzia, jak z takim dyndającym leci, prawda? To byłoby dosyć kłopotliwe, można by było tym zahaczyć, uderzyć, stracić. No nie byłoby to komfortowe, podejrzewam. A czegoś by się uczepił, dokładnie. No powiem szczerze, że w erze tych zanieczyszczenia jakaś żyłka by mu się przyczepiła, no to nie jest dobry pomysł. Więc ewolucja pchnęła ptaki w kierunku pseudopenisów, czyli ten otwór kloaczny, on może się wynicować, zaraz Państwo to zobaczycie i dlatego mówimy o pseudopenisie. Nie jest to taki penis jak ssaczy, gdzie mamy przewód, który w środku biegnie i wyprowadza nasienie albo mocz, tylko on u ptaków odcieka tak naprawdę z zewnątrz. I tu już Państwu... To jest bardzo ciekawe badanie, to też mnie w sumie... Opowiem chyba jeszcze bardziej ciekawsze. Znaczy w ogóle naukowcy to jest ciekawa grupa. Ta gęsiówka była stymulowana, no bo trzeba było wymusić. No i za chwilę Państwo zobaczycie ten pseudopenis i ejakulację, jak to wygląda. Więc on tak sobie wychodzi, taki świderek i strzela. Tu oczywiście jest, to jest fragment pracy badawczej, jest cała publikacja na temat penisów u piżmówek. Pani tam pieczołowicie mierzy, czyli sprawdza, jaka może być długość. No właśnie, jeżeli chodzi o długość, to może przeskoczymy, to zaraz do tego wrócimy. Jest jeden gatunek ptaka, który ma pseudopenis długości swojego ciała, czyli w skali 1 do 1. To jest sterniczka jamajska. I to coś, co się wynicowuje z kaczki, może mieć 40 cm długości, czyli tyle samo, co ptak, tyle co kaczka, tak. Pseudopenisy występują u grup prymitywnych, czyli u... Przepraszam. Okej, bo się włączył kolejny klip. Co do zasady u grupy ptaków pierwotnych, jakimi są kusacze, strusie, które... oglądaliśmy, mają trójkąty podobno, rzeczywiście tak to wygląda. Blaszkodziobem, wrócimy sobie jak starczy czasu do tego filmu Seduce Me, żeby zobaczyć jak się to odbywa, bociany, kuraki czy kulony. Natomiast te 97% ptaków jest wyposażone po prostu w otwór kloaczny. No i pomalutku zbliżamy się do końca. Myślę, że to jest coś, nad czym wielu z nas się zastanawia właśnie, jak zwierzęta, czy zwierzęta w ogóle odczuwają przyjemność. Wydaje mi się, że tak. Taką misia koalę na przykład można by było spytać, jak on tam sobie tego eukaliptusa za dużo wypije. Były przypadki przecież upitych jemiołuszek, przedawkowania. Tak? Jemiołuszki uwielbiają owoce, co do zasady owoc fermentuje. Jak one się nażrą, to jest taki
przykład z Ameryki Północnej z XIX wieku, że całe stado po prostu się wywracało. Ono nie było w stanie się wzbić, bo były tak porobione, że nie mogło się wzbić. Jest jedno ciekawe badanie, jest jedna praca na bawoliku czerwonodziobym. To jest ptaszek wróblowy, to jest jedyny przykład ptaka wróblowego, u którego występuje, tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy to jest pseudopenis. Jest tam w każdym razie taki mięsisty wyrostek przed otworem kloacznym, który powiedzmy wygląda trochę jak nasz mały palec. No i badacze zwrócili uwagę na to, że te ptaki trzymane w wolierach bardzo długo się do siebie zbliżały. Coś, co jest nietypowe w świecie ptaków, ta kopulacja potrafi trwać ułamki sekund, a one tam 10, 15, 20 minut. No i się tak zaczęli zastanawiać, że coś musi w tym być, skoro one to tak długo robią. No i człowiek, który się nimi opiekował, podjął się zadania, mianowicie zaczął ten wyrostek masować. No i po upływie kilkunastu minut ścisnął ten wyrostek, no i ptak przymknął oczy, zadrgał skrzydłami i doszło do ejakulacji. Później badacze zaczęli badać, czyli przeanalizowali pod mikroskopem próbki tego wyrostka. Okazało się, że one są niezwykle unerwione. Występują zarówno u samców, jak i u samic. Mają ciałka, których nazw nie pamiętam, które właśnie odpowiadają za wychwytywanie tego sygnału, czyli dotyku. I teoria jest prawdopodobnie taka, że panowie próbują zmonopolizować samice, czyli już jak ją mają, to próbują ją tak intensywnie stymulować, żeby ona w ogóle zapomniała o istnieniu świata i nie ma innego kochanka, tylko on był najlepszy, tak? Czyli one robią to długo, żeby zwiększyć swoją szansę na to, żeby zostać ojcem. No i właśnie najprawdopodobniej do tego służy. Seks to oczywiście też ryzyko, no bo bez ryzyka nie ma zabawy, ale ta zabawa też często niesie za sobą koszty. To na pewno jest zwiększenie masy ciała. Ptaki na wszelkie możliwe sposoby, kości pneumatyczne, brak zębów, redukcja tkanek. One chcą być lekkie, bo latanie to jest masa energii, którą trzeba zużyć, ale zaraz Państwo się okazujecie, że w sezonie jądra potrafią być gigantyczne. To jest niebezpieczeństwo w trakcie kopulacji. To jest też jedna z teorii, która mówi, dlaczego ptaki nie mają penisów, bo teraz już rzadziej, ale zdarzają się takie medyczne przypadki jak zagnieżdżenie w pochwie. No i ptaki nie mogą sobie na to pozwolić, no bo jak one by się złączyły i by je kuna dopadła, no to giną dwa, a tak mogą się rozłączyć i jeden chociaż przeżyje, dokładnie. Dlatego też często robią to w eksponowanych miejscach, żeby nie chodzi o to, żebyśmy my się napatrzyli, tylko żeby one widziały, co się dzieje, żeby szybko uciec. Oczywiście choroby przenoszone drogą płciową, bakterie, wirusy, grzybki uwielbiają to środowisko, ale coś, co jest kluczowe, szczególnie z punktu widzenia organizmów rozdzielnopłciowych, to to, że powstaje nowa, unikalna kombinacja genów. Wykluczam bliźnięta jednojajowe, bo to, wiem, specyficzny przykład. Natomiast sukcesem jest to, że mamy nowy organizm, tak, który ma unikalną kombinację genów. To może pominiemy. Chodziło głównie o to, że w świecie ptaków jest podobnie jak w świecie ssaków, czyli to samice ponoszą zdecydowanie większy koszt. Co do zasady, czy u ptaków, czy u nas, panowie produkują te plemniki i mogą je produkować, są płodni do końca życia, ale to panie ponoszą ten koszt, tak? To one będą musiały czy złożyć jajo, czy odchować to potomstwo, najpierw u siebie, później muszą je urodzić, więc te koszty są niewspółmiernie większe, więc to one są tą stroną, która ocenia, a panowie na te wszystkie sposoby, które pokazałem, muszą się zaprezentować, żeby poświadczyć swoją jakość. Jest jedna taka, to jest Sith z Gwiezdnych Wojen, ale nie chodzi o wojnę klonów, tylko coś, co się nazywa wojną plemników. Jest to jedna z teorii mówiąca o tym, dlaczego niektóre organizmy mają bardzo dużo komórek plemnikowych w ejakulacie. U wróbli na przykład, poza sezonem ręgowym, jądro ma wielkość główki od zapałki, a w sezonie może być wielkości fasolki pod wpływem testosteronu. U puchacza halnego jest jeszcze ciekawiej, ponieważ z tego, co pamiętam, to jądra mogą stanowić w pewnym momencie nawet 3% masy ciała.
Dla przykładu, panowie musieliby mieć takie dwie wielkie pomarańcze, które musieliby dźwigać. Jeszcze większe jądra ma przepiórka japońska, u której jądra się... O, jest przepiórka. O 300%. On jest chłopcem. O 300%. No i rekordzistą z informacji, które znalazłem, jest chwostka wspaniała. Różne informacje różne podają, ale w męskim ejakulacie tych komórek plemnikowych może być do miliarda, chociaż tendencja z racji trybu życia jest spadkowa. Chwostka ma 8 razy tyle. No i teraz chodzi po prostu o słynne porzekadło, czyli w kupie siła, jak tych komórek plemnikowych jest 8 miliardów, no to ktoś odniesie sukces. No i dosłownie, już wiem, że muszę kończyć, pokrótce. Co do zasady, ptaki nie są monogamiczne. To dotyczy raczej tych gatunków, które państwo tutaj macie wymienione, które są organizmami dużymi. One późno wchodzą w okres rozrodczy, dużo czasu potrzebują, żeby się połączyć w pary. U łabędzi znane są przypadki, gdzie ptaki dopiero po 12 latach razem, a żyją około 30, zaczynały mieć potomstwo. No i przypuszczalnie nie istnieje idealny gatunek. Może być tak, że charakterologicznie, w sensie osobno są to wspaniałe organizmy, natomiast razem nie są w stanie się sprawdzić jako rodzice. Może to być próba zwiększenia możliwości rozrodczych danego osobnika, ale ostatecznie on decyduje, że jednak jesteś za słaby, wiesz, jesteś kiepskim ojcem. To może być niedoświadczenie właśnie u tych ptaków. Sroki na przykład w mieście mogą podchodzić do lęgów już w drugim roku życia. To się praktycznie nigdy w zasadzie nie udaje. Bociany, rozłączamy się w trakcie okresu migracyjnego, przylatujemy. Ja czekam na ciebie, no ale nie mogę czekać w nieskończoność, bo jest określony czas, kiedy ja mogę zapładniać, więc nie będę czekał. No i tu akurat przyroda lubi, sięgam po sąsiadkę. No i często pojawia się ten trzeci, ta trzecia, czyli wymieniamy kogoś na lepszy model, na silniejszy, ciekawszy. I już końcóweczka, dosłownie trzy slajdy. Jeżeli chodzi o sposoby, w jaki ptaki się łączą w pary, mamy promiskuityzm. To bardzo dobrze obrazuje nam ten gatunek, czyli szympansy karłowate, bonobo, u których każdy z każdym i zawsze, to jak pamiętam z wykładu pana Kruszewicza, jak nam się uda polowanie, to seks grupowy, jak nam się nie uda polowanie, to też seks grupowy, nieważne kiedy, praktycznie to są stworzenia żyjące seksem. U wodniczki też tak jest, czyli w gnieździe na 6 jajeczek każde jest od innego ojca. Samce są satelitarne właśnie i krążą i zapładniają samice. Mamy poliandrię, to jest przykład z 75 roku, kiedy wykastrowano samce epoletników, a mimo to tadam, panowie mieli dziecko. No i jak to się stało? Okazało się, że wychowywali dzieci sąsiada, co też w świecie ludzkim się zdarza. No i mamy inny przykład poligami, czyli poligynię, kiedy jeden samiec ma wiele samic. Tutaj akurat podaję przykład muchołówki żałobnej, czyli pan jak da radę, to może jej nawet trzy mieć, z czego żadna z nich nie wie, że druga w ogóle istnieje. Tak. No i na koniec coś, co mogłoby się wydać kontrowersyjne, natomiast no, wydaje mi się, że jest jesteśmy na uczelni przyrodniczej i jakby nie było, jest to część świata przyrody. Pan Haldane bardzo ładnie to ujął, czyli mógłbym oddać życie za dwóch moich braci albo 8 kuzynów. Kluczem jest tu matematyka, dwóch braci, 8 kuzynów. Statystycznie ze swoim bratem dzielę połowę materiału genetycznego, więc opłaca mi się ryzykować za niego, bo jak ja zginę w pożarze, a on przetrwa, no to nasze geny mają szansę się jeszcze rozprzestrzenić. No i dochodzimy do bardzo ciekawego zjawiska, mianowicie par, no właśnie tu język naukowców nie operuje związkami homo, tylko używamy, to jest trudno tłumaczalne, same-sex pairing, czyli ptaki z jednej płci. Jest jedna grupa albatrosów ciemnolicych na takiej małej wysepce na Oahu, gdzie 31 par
albatrosów stanowią związki jednopłciowe samic. I to macie Państwo tutaj właśnie na zdjęciu. I teraz właśnie, stoi też za tym, to nie jest tak, że to się dzieje bez przyczyny, jest nadwyżka, jest za mało samców, przepraszam, więc to oni mogą decydować, kogo będą zapładniać, a samice nie chcą tracić okresu reprodukcyjnego. Co ciekawe, one podejmują decyzję, ponieważ albatrosy składają jedno jajko, więc panie muszą się dogadać, nie wiem jak, która z nich składa. Częściej ponoszą porażki, częściej, bo albatros będzie się lęgł co sezon, ale one robią sobie nawet do 3-5 sezonów przerwy po takim jednym. No i te pisklęta są w gorszej kondycji, więc to też nie jest tak, że to się dzieje jakimś takim zwykłym torem. Tyle ode mnie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i jeżeli są jeszcze jakieś, może czas na jedno pytanie, to... Jasne. Dobrze, to jeżeli wyczerpałem temat, to musi pani pstryknąć. Szanowni Państwo, pan